Wielki Bój, rozdział 25. Stany zjednoczone w proroctwie. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie i ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego. Czytamy w księdze objawienia w jedenastym rozdziale w wierszu dziewiętnastym. Skrzynia przymierza Bożego znajduje się w drugim pomieszczeniu świątyni, w miejscu najświętszym. Podczas służby w ziemskiej świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, pomieszczenie to było otwierane tylko w dniu pojednania, w celu oczyszczenia świątyni. Dlatego też stwierdzenie mówiące, że świątynia w niebie otworzyła się i widać w niej skrzynię przymierza, Wskazuje na otworzenie miejsca najświętszego w roku 1844, kiedy to Chrystus wszedł tam, aby dokonać końcowego aktu pojednania. Ci, którzy wiarą podążali za swym najwyższym kapłanem, gdy przystąpił do służby w miejscu najświętszym, ujrzeli skrzynie przymierza ponieważ studiowali zagadnienie świątyni, zrozumieli zmianę, jaka nastąpiła w służbie Zbawiciela i wiedzieli, że pełni on ją teraz przed Arką Bożą, wstawiając się na mocy swej przelanej krwi za grzesznikami. Skrzynia znajdująca się w przybytku ziemskim zawierała dwie kamienne tablice, na których wypisane były przykazania Boże. Skrzynia ta była jedynie miejscem przechowywania tablic, i tylko znajdujące się w niej przykazania stanowiły o jej wartości i świętości. Gdy świątynia Boża w niebie została otworzona, ukazała się skrzynia przymierza. W miejscu najświętszym niebiańskiej świątyni, w skrzyni przymierza przechowywane jest prawo, które wśród błyskawic i gromów Bóg sam ogłosił na górze synaj i własnym palcem napisał na kamiennych tablicach. Zakon Boży, znajdujący się w niebiańskiej świątyni, jest oryginałem prawa, którego przykazania, spisane na kamiennych tablicach i zanotowane przez Mojżesza w jego pięcioksięgu, stanowią nieomylny odpis. Wszyscy, którzy doszli do zrozumienia tego ważnego zagadnienia, pojęli także świętość i niezmienność prawa Bożego. Jak nigdy przedtem odczuwali teraz moc słów Zbawiciela. Z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału i 18 wiersza. Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu. Prawo Boże będące objawieniem Jego woli i odbiciem Jego charakteru musi trwać wiecznie jako wierny świadek w niebie. Nie unieważniono z Niego ani jednego przykazania. Nie zmieniła się w nim ani jedna kropka lub kreska. Psalmista w Psalmie 119 w wierszu 89 powiedział Panie, Słowo Twoje trwa na wieki, a w Psalmie 111 w wierszach 7 i 8 nieodmienne są wszystkie przykazania jego, utwierdzone na wieki wieczne. W centrum Dekalogu znajduje się czwarte przykazanie, które w wersji pierwotnej ogłoszonej przez Boga, brzmi następująco. Czytam z drugiej Księgi Mojżeszowej z dwudziestego rozdziału wiersz ósmy do jedenastego. Pamiętaj o dniu Sabatu, aby Go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką pracę. Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybyż, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Ten sam tekst w przekładzie księdza Jakuba Wójka brzmi następująco. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje, ale dnia siódmego, sabat pana, Boga twego jest i nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty. Ty i syn twój i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja. Bydle twoje i gość, który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego, i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go. Duch Boży działał na serca tych, którzy studiowali Jego słowo. Opanowało ich przeświadczenie, że nieświadomie przekraczali to przykazanie, lekceważąc dzień odpoczynku ustanowiony przez stwórcę. Zaczęli szukać przyczyn święcenia pierwszego dnia tygodnia zamiast dnia poświęconego przez Boga. Nie mogli znaleźć w Piśmie Świętym żadnego dowodu unieważnienia lub zmiany czwartego przykazania. Błogosławieństwo uświęcające siódmy dzień tygodnia. Nigdy nie zostało cofnięte. Badający Biblię dążyli do poznania i czynienia woli Bożej. Gdy stwierdzili, że przestępują Jego prawo, smutek wypełnił ich serca, postanowili więc dowieść swej wierności Bogu przez święcenie dnia sobotniego. Czyniono wielkie wysiłki, aby podważyć ich wiarę. Wszyscy zrozumieli, że jeśli ziemska świątynia była odbiciem świątyni niebiańskiej, to zakon przechowywany w skrzyni przymierza, znajdującej się na Ziemi, był dokładną kopią zakonu w skrzyni w niebie, i że przyjęcie prawdy o niebiańskiej świątyni pociąga za sobą konieczność uznania wymagań prawa Bożego, a więc także soboty jako czwartego przykazania. W tym tkwiła przyczyna ostrego i zdecydowanego sprzeciwu wobec zharmonizowanych ze sobą prawd pisma świętego, wyjaśniających służbę Chrystusa w niebiańskiej świątyni. Ludzie próbowali zamknąć drzwi, które Bóg otworzył, a otworzyć te, które On zamknął. Ale ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy, powiedział, Czytam z księgi objawienia z trzeciego rozdziału wiersz siódmy i ósmy. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Chrystus rozpoczął służbę, otworzył drzwi miejsca najświętszego niebiańskiej świątyni i wypłynęło z niej światło, które pokazało, że czwarte przykazanie jest nieodłączną częścią Bożego prawa tam przechowywanego. Co Bóg postanowił, tego człowiek nie mógł przekreślić. Ci, którzy przyjęli światło wyjaśniające pośredniczą służbę Chrystusa i uznali niezmienność prawa Bożego, stwierdzili, że są to prawdy zawarte w czternastym rozdziale Księgi Objawienia poselstwa tego rozdziału są potrójnym ostrzeżeniem, które ma przygotować mieszkańców Ziemi na powtórne przyjście Chrystusa. Obwieszczenie, że nadeszła godzina sądu Jego, wskazuje na końcowy akt służby Chrystusa, pełnionej dla zbawienia ludzkości. Mówi ono o prawdzie, która musi być głoszona aż do czasu zakończenia pośrednictwa Zbawiciela i jego powrotu na Ziemię, w celu zabrania swego ludu do siebie. Sąd, który rozpoczął się w roku 1844, musi trwać dopóty, dopóki sprawy wszystkich, zarówno umarłych, jak i żyjących, nie zostaną rozstrzygnięte, a więc do końca czas łaski. Aby ludzie mogli się ostać przed sądem, poselstwo Boże nakazuje im Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Skutek przyjęcia wspomnianych poselstw przedstawiony jest w słowach. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Słowa te czytamy w czternastym rozdziale i dwunastym wierszu Księgi Objawienia. A żeby być przygotowanym na sąd, Trzeba zachowywać prawo Boże, bowiem ono jest wzorem, według którego Bóg osądzi każdy charakter. Apostoł Paweł oświadcza Ci, którzy w Zakonie zgrzeszyli, przez Zakon sądzeni będą w dniu, kiedy, według Ewangelii mojej, Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Czytamy te słowa w liście do Rzymian, w drugim rozdziale, w wierszach dwunastym i szesnastym. Dodaję też w wierszu trzynastym. Ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Aby zachowywać zakon Boży, konieczna jest wiara, gdyż, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, w jedenastym rozdziale i szóstym wierszu, bez wiary nie można podobać się Bogu. A w liście do Rzymian... W czternastym rozdziale i dwudziestym trzecim wierszu czytamy A cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest. Pierwszy anioł wzywa ludzi, aby się bali Boga i oddali Mu chwałę oraz pokłon jako stwórcy nieba, ziemi, morza i źródeł wód. Aby to uczynić, trzeba być posłusznym Jego prawu. Mędrzec Salomon mówi Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Czytamy w dwunastym rozdziale i trzynastym wierszu Księgi kaznodziei Salomona. Bez posłuszeństwa Jego przykazaniom, żadna cześć oddawana Bogu nie może mu się podobać. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu czytamy w pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale i trzecim wierszu. Że się przestrzega przykazań Jego. Kto odwraca ucho swe, aby nie słuchał zakonu i modlitwa Jego jest obrzydliwością. Czytamy w Księdze Przypowieści Salomona w XXVIII rozdziale i dziewiątym wierszu. Obowiązek czczenia Boga wynika z faktu, że jest On Stworzycielem i wszystkie istoty zawdzięczają Mu swe istnienie. Gdziekolwiek Biblia mówi o prawie, jakie Bóg, w przeciwieństwie do bóstw pogańskich, posiada do przyjmowania czci i uwielbienia, tam przytacza jako powód jego twórczą moc. Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów, Pan zaś uczynił niebiosa, czytamy w Psalmie 96 w wierszu 5. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy? Mówi święty, podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Bo tak mówi Pan, Stwórca Niebios, On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Czytamy w księdze Izajasza w rozdziale czterdziestym wiersze dwudziesty piąty i dwudziesty szósty, a także rozdział czterdziesty piąty wiersz osiemnasty. Psalmista w psalmie setnym w wierszu trzecim mówi: Wiedzcież, że Pan jest Bogiem, On uczynił nas, a nie my samych siebie. A psalm dziewięćdziesiąty piąty, wiersz szósty mówi Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz, klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. Święte istoty, które w niebie uwielbiają Boga, czczą go z takiego oto powodu. Czytamy w Księdze Objawienia w czwartym rozdziale i jedenastym wierszu. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko. W czternastym rozdziale Księgi Objawienia ludzie wezwani są do oddawania czci Stworzycielowi. Proroctwo to ukazuje tych, którzy na skutek przyjęcia potrójnego poselstwa zachowują przykazania Boże. Jedno z tych przykazań wskazuje na Boga jako Stworzyciela. Czwarte przykazanie stwierdza, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego, Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabbatu i poświęcił go. Czytamy te słowa w drugiej księdze Mojżeszowej, w dwudziestym rozdziale, w wierszach dziesiątym i jedenastym. Bóg stwierdza ponadto, że Sobota jest znakiem, jak czytamy w księdze Ezechiela, w dwudziestym rozdziale i dwudziestym wierszu, aby wiedziano, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Powodem święcenia tego dnia jest fakt, że w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął, jak czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w trzydziestym rozdziale i siedemnastym wierszu. Ważność Sabatu jako pamiątki stworzenia polega na tym, że stale uzmysławia nam prawdziwy powód oddawania czci Bogu. Jest on bowiem stwórcą, a my jego stworzeniem. Sabat stanowi podstawę boskiej czci, gdyż uczy tej wielkiej prawdy w sposób najbardziej wyrazisty, jakiego nie zapewnia żaden inny nakaz. Prawdziwy powód czczenia Boga. Nie tylko w siódmy dzień tygodnia, ale w ogóle leży w różnicy, jaka istnieje między stworzycielem a stworzeniem. Fakt ten nigdy nie przestanie być aktualny i nie wolno o nim zapominać. Aby człowiek zawsze o tej prawdzie pamiętał, Bóg już w Edenie ustanowił sobotę i dopóki fakt, że jest on naszym stworzycielem, pozostaje powodem do oddawania mu czci. Dopóty sobota jest tego znakiem i pamiątką. Gdyby powszechnie święcono sobotę, myśli i uczucia ludzi skierowane byłyby ku stworzycielowi jako temu, któremu należy się cześć i nie byłoby bałwochwalców, ateistów i odstępców. Przestrzeganie soboty jest znakiem wierności wobec prawdziwego Boga, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Poselstwo wzywające ludzi do oddania czci Bogu i zachowywania Jego przykazań skłania ich do przestrzegania szczególnie czwartego przykazania. W przeciwieństwie do tych, co przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa, trzeci anioł mówi o innej grupie ludzi, do których kieruje uroczyste i straszne ostrzeżenie z powodu ich błędów. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego. Czytamy w Księdze Objawienia w XIV rozdziale w wierszach dziewiątym i dziesiątym. Aby zrozumieć to poselstwo, należy właściwie zinterpretować użyte tu symbole. Co symbolizują zwierzę? Posąg oraz znamię. Biblia Gdańska używa słów bestia, obraz i piętno. Ciąg proroctw, w których występują te symbole, rozpoczyna się w dwunastym rozdziale Księgi Objawienia od sceny, kiedy smok zamierza zgładzić Jezusa tuż po Jego urodzeniu. Smok jest symbolem szatana, według XII rozdziału wiersza dziewiątego Księgi Objawienia. To on nakłonił Heroda do zabicia Zbawiciela. Ale głównym narzędziem szatana w walce przeciwko Chrystusowi i Jego ludowi w pierwszych wiekach naszej ery było pogańskie Imperium Rzymskie. Smok symbolizuje więc po pierwsze szatana, a po drugie pogański Rzym. W trzynastym rozdziale Księgi Objawienia Wiersz pierwszy do dziesiątego opisane jest inne zwierzę, które było podobne do pantery i któremu smok przekazał siłę swą i tron swój i wielką moc. Symbol ten przedstawia, zgodnie z przekonaniem większości protestantów, papiestwo, które przechwyciło siłę, tron i moc, jaką posiadało niegdyś cesarstwo rzymskie. Biblia stwierdza dalej, że zwierzęciu podobnemu do pantery dano, cytuję, paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniowi Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami. Czytamy te słowa w trzynastym rozdziale Księgi Objawienia w wierszach od piątego do siódmego. Proroctwo to, prawie całkowicie pokrywające się z opisem małego rogu z siódmego rozdziału Księgi Daniela, bez wątpienia wskazuje na papiestwo. Dano mu też moc działania przez czterdzieści dwa miesiące. A jedna z głów jego, mówi prorok, była śmiertelnie raniona. I dalej. Jeśli kto w Pojmanie wiedzie, w Pojmanie pójdzie. Jeśli kto mieczem zabije, musi i on być mieczem zabity. Czytamy w trzynastym rozdziale Księgi Objawienia, w wierszach czwartym, piątym i dziesiątym. Czterdzieści dwa miesiące, to ten sam okres, co czas, czasy i pół czasu lub trzy i pół roku lub 1260 dni z siódmego rozdziału Księgi Daniela. Jest to okres prześladowania ludu Bożego przez papieństwo, który rozpoczął się, jak to wykazano w poprzednich rozdziałach, w roku 538 po Chrystusie wraz z początkiem supremacji papieskiej. A skończył w roku 1798. W tym roku papież został uwięziony przez armię francuską, papiestwo otrzymało śmiertelną ranę. W ten sposób spełniła się przepowiednia: Jeśli kto w Pojmanie wiedzie, w Pojmanie pójdzie. W tym miejscu pojawia się następny symbol. I widziałem, pisze apostoł Jan, inne zwierzę wychodzące z ziemi i miało dwa rogi podobne do baranich. Czytamy te słowa w XIII rozdziale i XI wierszu Księgi Objawienia. Wygląd tego zwierzęcia i sposób jego pojawienia się świadczy, że naród, którego jest symbolem, różni się od potęg przedstawionych za pomocą poprzednich symboli. Wielkie mocarstwa rządzące światem zostały przedstawione prorokowi Danielowi jako drapieżne bestie, które powstały, gdy cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. Czytamy w księdze Daniela w siódmym rozdziale i drugim wierszu. W siedemnastym rozdziale księgi objawienia Anioł wyjaśnił, że wody, które widział apostoł Jan, to ludy i tłumy i narody i języki jak mówi nam wiersz piętnasty. Wiatry są symbolem walki. Cztery wiatry niebieskie, które wzburzyły wielkie morze, obrazują zawieruchy wojenne i przewroty, w których potęgi ziemskie zdobywają władzę. Jednak zwierzę posiadające dwa rogi, podobne do baranich, wychodziło z ziemi. Zamiast obalać inne mocarstwa, by samemu istnieć, Potęga ta miała pojawić się na terytorium dotychczas niezamieszkanym i stopniowo na drodze pokojowej wzrastać w siłę. Wobec tego nie mogła powstać wśród walczących ze sobą narodów Starego Świata, wzburzonego morza ludów, tłumów, narodów i języków. Jedynym takim terytorium był wówczas kontynent zachodni. Jaki naród nowego świata w roku 1798 stawał się coraz silniejszą i większą potęgą, a także zwrócił na siebie powszechną uwagę świata? Znalezienie odpowiednika tego symbolu nie przedstawia żadnych trudności. Jeden tylko naród odpowiada proroctwu, mianowicie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Bardzo często mówcy i historycy nieświadomie powtarzali myśli, a nawet słowa proroka, kiedy opisywali powstanie i rozwój tego kraju. Apostoł Jan widział zwierzę wychodzące z ziemi. Użyte tutaj słowo wychodzące znaczy dosłownie wyrastające albo kiełkujące jako roślina. Jak wcześniej stwierdziliśmy, naród symbolizowany przez to zwierzę Musi powstać na terenach uprzednio niezamieszkanych. Jeden z wybitnych pisarzy, opisując powstanie Stanów Zjednoczonych, mówi o, cytuję, „tajemnicy ich wyjścia z pustkowia. Stwierdza, że z niewidocznego nasienia wyrośliśmy na potężne państwo. Koniec cytatu. Pewien europejski dziennik, Pisał w roku 1850 o Stanach Zjednoczonych jako o cudownym państwie, które wyłoniło się i pośród milczącej ziemi codziennie pomnażało swoją potęgę i dumę. Koniec cytatu. Edward Everett w swojej mowie o pielgrzymach, protoplastach narodu amerykańskiego powiedział: Cytuję. Czy szukali jakiegoś opuszczonego miejsca, Bezpiecznego z powodu swego oddalenia, gdzie mały zbór z Leyden mógłby cieszyć się wolnością sumienia? Spójrzcie na ogromne przestrzenie, nad którymi w pokojowym podboju wznieśli sztandar krzyża. Koniec cytatu. Wiersz jedenasty trzynastego rozdziału księgi objawienia mówi: Miało dwa rogi. Podobne do baranich. Rogi podobne do baranich wskazują na młodość, niewinność oraz łagodność, co dokładnie odpowiada charakterowi Stanów Zjednoczonych, gdy prorok widział je wychodzące w roku 1798. Wśród wygnańców, którzy pierwsi udali się do Ameryki, by znaleźć tam schronienie przed uciskiem królów i nietolerancją duchowieństwa, wielu było zdecydowanych stworzyć rząd oparty na zasadzie szeroko rozumianej wolności obywatelskiej i religijnej. Swe poglądy wyrazili w Deklaracji Niepodległości, która zawiera tę wielką prawdę, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi. I wszyscy obdarzeni są niezaprzeczalnym prawem do życia, wolności i zapewnienia sobie szczęścia. Konstytucja Stanów Zjednoczonych zagwarantowała narodowi prawo do samorządu pod warunkiem, że wybrani w powszechnym głosowaniu przedstawiciele będą ustanawiali prawa i dbali o ich wykonywanie. Zapewniono wolność religijną, by każdy mógł czcić Boga zgodnie z nakazami własnego sumienia. Republikanizm i protestantyzm stały się fundamentalnymi zasadami narodu i to właśnie one były źródłem jego siły oraz dobrobytu. W tym kraju szukały schronienia miliony uciskanych i prześladowanych z całej chrześcijańskiej Europy. Tłumy przybywały do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, a kraj ten urósł do światowej potęgi. zwierzę z rogami podobnymi do baranich mówiło jak smok a wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach ono to sprawia że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu którego śmiertelna rana była wygojona namawiając mieszkańców ziemi by postawili posąg w zwierzęciu które ma ranę od miecza a jednak zostało przy życiu czytamy w księdze objawienia w 13. rozdziale w wierszach od 11. do 14. rogi podobne do baranich i głos smoka cechujące to zwierzę wskazuje na jaskrawą różnicę między deklaracjami a czynami symbolizowanego tu narodu. Mową narodu są postanowienia władz ustawodawczych i sądowych, jednak władze te mogą zadać kłam zasadom wolności i pokoju, jakie wcześniej uznały za podwalinę swej polityki państwowej. Przepowiednia, że zwierzę będzie mówiło jak smok i będzie wykonywało wszelką władzę pierwszego zwierzęcia, wyraźnie wskazuje na rozwój nietolerancji i prześladowania praktykowanego przez potęgi, których symbolami są smok i zwierzę podobne do pantery. Natomiast wypowiedź, że zwierzę z dwoma rogami sprawia, iż ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, przepowiada użycie przez ten naród swej władzy w celu ustanowienia pewnych przepisów, których przestrzeganie będzie równoznaczne z oddawaniem czci papiestwu. Takie postępowanie będzie sprzeczne z zasadami tego rządu, z ideą wolności. Z postanowieniami, deklaracji niepodległości i konstytucji. Założyciele narodu słusznie starali się nie dopuścić do używania przez Kościół autorytetu władzy świeckiej, bowiem wiedzieli, że nieuchronnym tego skutkiem będzie nietolerancja i prześladowanie. Konstytucja zapewnia, że Kongres nie ustanowi żadnego prawa dotyczącego wprowadzania jakiejkolwiek religii lub zabraniającego praktyk z nią związanych i że przynależność do określonego wyznania nigdy nie będzie decydowała o objęciu jakiegokolwiek publicznego stanowiska w Stanach Zjednoczonych. Tylko na drodze jawnego pogwałcenia tych praw strzegących wolności narodu. Władze publiczne mogą wymusić przestrzeganie jakichkolwiek nakazów religijnych, ale niekonsekwencja takiego postępowania ukazana jest właśnie w tym symbolu. To właśnie zwierzę z rogami podobnymi do baranich, pozornie niewinne, łagodne i nieszkodliwe, mówi jak smok. Namawiając mieszkańców Ziemi, aby postawili posąg zwierzęciu, mówi wiersz czternasty, trzynastego rozdziału Księgi Objawienia. Przedstawiona jest tutaj wyraźnie forma rządu, którego władza ustawodawcza spoczywa w rękach obywateli. Nawiasem mówiąc, jest to jeszcze jeden sugestywny dowód, że państwem, o którym mówi proroctwo, są Stany Zjednoczone. Ale co to jest posąg? czyli obraz zwierzęcia w jaki sposób zostanie uczyniony posąg ten uczyniony jest przez dwurożne zwierzę i jest obrazem pierwszego zwierzęcia aby dowiedzieć się jak wygląda ten posąg i w jaki sposób zostanie uczyniony musimy znać cechy charakterystyczne samego zwierzęcia to jest papiestwa kiedy wczesny Kościół został skażony przez odejście od prostoty Ewangelii i przyjęcie pogańskich obrzędów oraz zwyczajów, wtedy stracił ducha świętego i moc Bożą. Aby móc władać sumieniami ludzi, zmuszony był szukać poparcia władz świeckich. Wynikiem tego było papiestwo. Kościół, który uczynił z monarchów świeckich swych poddanych i wykorzystywał ich władzę do realizacji własnych celów, a szczególnie do tępienia herezji. Aby Stany Zjednoczone mogły uczynić obraz pierwszego zwierzęcia, władza religijna musi do tego stopnia kontrolować świecką, że Kościół będzie używał autorytetu państwa do realizacji swych własnych interesów. Kiedykolwiek Kościół podporządkował sobie władzę państwową, używał jej do karania odstępstwa od swoich doktryn. Kościoły protestanckie, które poszły w ślady Rzymu, zawierając porozumienia z władzami świeckimi, wykazały podobne chęci ograniczenia wolności sumienia. Przykładem tego może być długotrwałe prześladowanie dysydentów przez Kościół anglikański. W XVI i XVII wieku tysiące nonkonformistów zostało zmuszonych do opuszczenia swoich kościołów. Wielu zarówno pastorów, jak i członków laikatu było więzionych, torturowanych i zabijanych. To właśnie odstępstwo od nauk Biblii doprowadziło wczesny kościół do szukania pomocy u władzy świeckiej, a to przygotowało drogę do powstania papiestwa zwierzęcia. Apostoł Paweł powiedział, że nastąpi odstępstwo i objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Czytamy te słowa w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale i trzecim wierszu. W ten sposób odstępstwo w Kościele przygotowuje drogę dla uczynienia posągu zwierzęcia. Biblia oświadcza, że przed przyjściem Chrystusa. Na Ziemi nastąpi podobny upadek religii, jaki miał miejsce w pierwszych wiekach naszej ery. W dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, Zdradzieccy, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Czytamy w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w wierszach od pierwszego do piątego. Zaś w pierwszym liście do Tymoteusza, w rozdziale czwartym i wierszu pierwszym, apostoł Paweł dodaje: A duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy. Odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk diabelskich. Szatan będzie działał z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw. Także wszyscy, którzy nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, wpadną w ostry obłęd, tak iż uwierzą kłamstwu. Czytamy te słowa w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, w wierszach od dziewiątego do jedenastego. Kiedy niepobożność osiągnie ten stan, wtedy pojawią się te same skutki, jakie widoczne były w pierwszych wiekach. Ogromna różnorodność wyznań panująca w kościołach protestanckich jest przez wielu uważana za decydujący dowód, iż każda próba zapewnienia wymuszonej jedności skończy się niepowodzeniem. A jednak od wielu już lat istnieje w kościołach protestanckich silne i narastające dążenie do zjednoczenia, które miałoby się oprzeć na zaakceptowaniu wspólnych zasad wiary. Aby osiągnąć taki stan, Należałoby z konieczności unikać wszelkich dyskusji na tematy, co do których nie ma zgodności opinii, nawet gdyby były to najważniejsze z punktu widzenia pisma świętego zagadnienia. Charles Beecher, wybitny amerykański teolog, w swym kazaniu wygłoszonym w roku 1846, oświadczył, że, cytuję, duchowieństwo kościołów ewangelicko-protestanckich znajduje się nie tylko pod silnym wpływem czysto ludzkiego strachu, lecz także żyje, porusza się i oddycha w zdecydowanie zepsutym stanie rzeczy, ustawicznie zwracając się do coraz niższych instynktów swej natury, aby przemilczeć prawdę i skłonić kolana przed mocą odstępstwa. Czyż nie tak działo się z Rzymem? Czy nie kroczymy jego śladami? Cóż nas czeka? Nowy sobór powszechny, światowa konferencja, ewangelicki sojusz, powszechne wyznanie wiary. Koniec cytatu. Jeżeli dojdzie do takiego stanu rzeczy, wtedy będzie to jeszcze jeden krok prowadzący do stosowania przemocy w celu osiągnięcia całkowitej jedności. Gdy dominujące kościoły Ameryki zjednoczą się na podstawie zgody co do wspólnych zasad wiary i tak wpłyną na państwo, że zaakceptuje ich zarządzenia i będzie egzekwować ich przestrzeganie, Ameryka uczyni obraz panowania papiestwa, zaś nieuniknionym tego skutkiem będą świeckie kary dla wszystkich wierzących inaczej. Zwierzę z dwoma rogami sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymają znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Czytamy w księdze objawienia w trzynastym rozdziale, w wierszach szesnastym i siedemnastym. Ostrzeżenie trzeciego anioła brzmi jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi, i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samoczyste wino gniewu Bożego. Wymienione w tym poselstwie zwierzę, któremu oddawanie czci będzie narzucone przez dwurożne zwierzę, jest pierwszym, podobnym do Lamparta, zwierzęciem przedstawionym w trzynastym rozdziale księgi objawienia. Jest to więc papiestwo. Posąg zwierzęcia, czyli obraz, symbolizuje formę odstępczego protestantyzmu, która rozwinie się wówczas, gdy protestanckie kościoły szukać będą poparcia państwa w celu wymuszenia uznania swoich dogmatów. Pozostaje jeszcze do określenia znamie zwierzęcia. Po słowach ostrzeżenia dotyczącego oddania pokłonu zwierzęciu i jego posągowi, Proroctwo oświadcza: Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Czytamy w dwunastym wierszu 14. rozdziału Księgi Objawienia. Ponieważ ci, którzy zachowują przykazania Boże, różnią się od tych, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi oraz przyjmują jego znamie, dojdzie do takiej sytuacji, że przestrzeganie przykazań z jednej strony a przekraczanie ich z drugiej odróżni czcicieli Boga od czcicieli zwierzęcia. Szczególnie charakterystyczną cechą zwierzęcia, a tym samym jego posągu, jest łamanie przykazań Bożych. Daniel mówi o Małym Rogu, to jest papiestwie, że będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. Czytamy te słowa w siódmym rozdziale i dwudziestym piątym wierszu księgi Daniela. Apostoł Paweł nazywa tę samą moc człowiekiem niegodziwości, który wywyższy się ponad Boga. Pierwsze proroctwo jest uzupełnieniem drugiego. Tylko przez zmianę przykazań Bożych papiestwo mogło wynieść się ponad Boga. Kto świadomie zachowuje tak zmienione przykazania, Oddaje cześć mocy, która tego dokonała. Tego rodzaju posłuszeństwo papieskim przykazaniom będzie znamieniem wierności wobec papieża zamiast Boga. Papiestwo ośmieliło się zmienić Boże Prawo. Drugie przykazanie, zabraniające oddawania czci obrazom, zostało wykreślone z dekalogu. Zaś w czwartym zmieniono nakaz święcenia soboty na święcenie niedzieli pierwszego zamiast siódmego dnia tygodnia Teologowie rzymscy twierdzą, że drugie przykazanie zostało opuszczone, ponieważ mieści się w pierwszym i że taka postać Dekalogu zawiera przykazania w formie, w jakiej Bóg chce, aby były rozumiane. Nie może to więc być zmiana przepowiedziana przez proroka, bowiem mówi on o celowej, przemyślanej zmianie. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, czytamy w Księdze Objawienia. Dokładnym wypełnieniem tego prorostwa jest zmiana czwartego przykazania. W tej kwestii Kościół uważa się za jedyny autorytet. Właśnie tu papiestwo otwarcie wywyższa się ponad Boga. Podczas gdy wyznawcy prawdziwego Boga wyróżniać się będą zachowywaniem czwartego przykazania, jest ono bowiem znakiem jego mocy twórczej i świadectwem, że jedynie Bóg ma prawo do czci i uwielbienia ze strony człowieka, czcicieli zwierzęcia wyróżniać będą ich wysiłki zmierzające do obalenia pamiątki ustanowionej przez stwórcę i wywyższenia instytucji papieskiej. Nakaz święcenia niedzieli był pierwszym postanowieniem, w którym papiestwo ujawniło swe dumne roszczenia. W celu wymuszenia na ludziach święcenia niedzieli jako Dnia Pańskiego, papież po raz pierwszy użył władzy państwowej. Jednak Biblia wskazuje na dzień siódmy, a nie pierwszy, jako na Dzień Pański. Chrystus powiedział, Syn człowieczy jest Panem również i Sabatu. Czytamy w Ewangelii Marka w drugim rozdziale i dwudziestym ósmym wierszu. Czwarte przykazanie stwierdza, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Bóg sam przez proroka Izajasza nazywa sobotę dniem poświęconym Panu godnym czci. Jak czytamy w księdze Izajasza w pięćdziesiątym ósmym rozdziale i trzynastym wierszu. Często powtarzanemu twierdzeniu, że Chrystus zmienił sobotę na niedzielę, przeczą Jego własne słowa. W kazaniu na górze Jezus powiedział: Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Te słowa czytamy w piątym rozdziale w wierszach siedemnastym do dziewiętnastego Ewangelii Mateusza. Większość protestantów przyznaje, że Pismo Święte nie daje żadnego zezwolenia na zmianę soboty. Stwierdza się to wyraźnie w dziełach teologicznych publikowanych po obu stronach oceanu, między innymi w pracach amerykańskiego towarzystwa traktatowego i amerykańskiej szkoły niedzielnej. Jedna z tych prac mówi: o, cytuję, całkowitym milczeniu Nowego Testamentu, jeśli chodzi o wyraźny nakaz święcenia chrześcijańskiego sabatu to jest niedzieli pierwszego dnia tygodnia, ani konkretnych przepisów dotyczących jej zachowywania. Koniec cytatu. Inny teolog oświadcza: Do czasu śmierci Chrystusa nie uczyniono żadnych zmian tego dnia. I jak daleko sięgają zapisy historyczne, nie ma żadnych dowodów, że apostołowie dali jakieś wyraźne polecenie zniesienia soboty siódmego dnia tygodnia, a w jej miejsce święcenia pierwszego dnia. Koniec cytatu. Teolodzy rzymskokatoliccy przyznają, że zmiany soboty na niedzielę dokonał ich Kościół i oświadczają, że protestanci święcąc niedzielę uznają jego autorytet. W katolickim katechizmie w odpowiedzi na pytanie, który dzień należy święcić zgodnie z czwartym przykazaniem, znajdujemy taką odpowiedź. Cytuję. W starym przymierzu dniem świętym była sobota, ale Kościół, pouczony przez Jezusa Chrystusa i kierowany przez Ducha Świętego, na miejsce soboty ustanowił niedzielę. Dlatego dziś święcimy pierwszy a nie siódmy dzień tygodnia. Niedziela oznacza i jest teraz dniem pańskim. Koniec cytatu. Znakiem władzy Kościoła katolickiego jest według teologów papieskich, cytuję, sam fakt dokonania zmiany soboty na niedzielę, co zaaprobowali także protestanci, ponieważ zachowując niedzielę, uznają prawo Kościoła do ustanowienia świąt. I traktowania nieprzestrzegania ich jako grzech. Koniec cytatu. Czym więc jest zmiana soboty, jak nie znakiem autorytetu Kościoła Rzymskiego, znamieniem zwierzęcia? Kościół Rzymski nie zaniechał swych roszczeń do panowania. A świat i kościoły protestanckie przyjąwszy ustanowiony przezeń dzień odpoczynku, a odrzuciwszy biblijny sabat, tym samym zaakceptowały te roszczenia. Protestanci mogą powoływać się na autorytet ojców kościoła lub tradycje, lecz czyniąc to zapierają się zasady, która kiedyś oddzieliła ich od Rzymu, tej, że tylko Biblia i tylko Biblia jest religią protestantyzmu. Teolodzy katoliccy widzą, że w ten sposób protestanci oszukują samych siebie, umyślnie zamykając oczy na wyraźne fakty. Jeżeli dążenie do wydania nakazu powszechnego święcenia niedzieli spotka się z przychylnością, papiści mogą być pewni, że z biegiem czasu cały świat protestancki znajdzie się pod sztandarem Rzymu. Katolicy twierdzą, że święcenie przez protestantów niedzieli jest hołdem, jaki wbrew sobie oddają władzy Kościoła Rzymskiego. Nakaz święcenia niedzieli, który zostanie wydany przez Kościoły protestanckie, będzie równał się nakazowi oddania pokłonu papiestwu, zwierzęciu. Kto zrozumie wymagania czwartego przykazania, a mimo to będzie zachowywał fałszywy dzień odpoczynku zamiast prawdziwego, odda tym samym hołd mocy, która go ustanowiła. Przez zwrócenie się do władzy państwowej, aby przy jej pomocy zmusić ludzi do wypełniania określonych obowiązków religijnych, kościoły uczynią posąg zwierzęciu. Wobec tego nakaz święcenia niedzieli wydany w Stanach Zjednoczonych równoznaczny będzie z oddaniem pokłonu zwierzęciu i jego posągowi. Chrześcijanie żyjący we wcześniejszych wiekach święcili niedzielę w przekonaniu, że przestrzegają biblijnego sabatu. Dzisiaj w każdym kościele, nie wyłączając kościoła rzymskokatolickiego, jest także wielu szczerych naśladowców Chrystusa, którzy wierzą, iż niedziela jest ustanowionym przez Boga dniem odpoczynku. Bóg ma wzgląd na ich rzetelność i szczere intencje. Lecz gdy święcenie niedzieli będzie wymuszone prawem, a ludzie zostaną uświadomieni co do obowiązku święcenia prawdziwego dnia odpoczynku, wtedy wszyscy, którzy przestąpią to przykazanie Boże, aby przestrzegać przepisów wydanych przez Rzym, oddadzą tym samym cześć papiestwu, miłując je bardziej niż Boga. Oddadzą hołd Rzymowi i mocy egzekwującej zarządzenia Rzymu. Pokłonią się zwierzęciu i jego posągowi. Gdy ludzie odrzucą sobotę, którą Bóg ustanowił jako znak swego autorytetu i zamiast niej oddadzą cześć temu, co Rzym wybrał jako symbol swego zwierzchnictwa, wtedy przyjmą znak posłuszeństwa wobec Niego znamie zwierzęcia. Gdy nadejdzie czas, kiedy trzeba będzie dokonać wyboru między przykazaniami Bożymi a ludzkimi. Wtedy ci, którzy będą przestępować prawo Boże, przyjmą z nami zwierzęcia. Najstraszniejsza groźba, jaką kiedykolwiek skierowano do człowieka, zawarta jest w poselstwie trzeciego anioła. Musi to być straszliwy grzech, który sprowadza gniew Boży bez najmniejszego miłosierdzia. Ludzie nie będą pozostawieni w nieświadomości tej ważnej sprawy. Ostrzeżenie przed tym grzechem zostanie ogłoszone światu, nim dotknął go wyroki Boże, aby wszyscy ludzie mogli zrozumieć dlaczego mają być ukarani i by w porę zdążyli temu zapobiec. Proroctwo mówi, że pierwszy anioł głosi swą wieść wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom. Ostrzeżenie trzeciego Anioła, które jest częścią tego samego potrójnego poselstwa, będzie miało taki sam zasięg. Proroctwo stwierdza, że będzie zwiastowane donośnym głosem i zwróci uwagę całego świata. Gdy nastąpią omawiane w tym rozdziale wydarzenia, całe chrześcijaństwo podzieli się na dwie grupy: na tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusowej oraz tych, którzy oddadzą pokłon zwierzęciu i Jego posągowi i przyjmą Jego znamie. Choć Państwo i Kościół połączą swe wysiłki, by zmusić małych i wielkich, bogatych i ubogich, wolnych i niewolników do przyjęcia znamienia zwierzęcia, jak czytaliśmy o tym w trzynastym rozdziale i szesnastym wierszu Księgi Objawienia, to jednak Lud Boży nie przyjmie tego znaku. Apostoł Jan widział tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże, i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń baranka. Czytamy w piętnastym rozdziale, w wierszach drugim II i trzecim, księgi objawienia.